Innowacyjne biogazownie to jeden z produktów firmy Dynamic Biogaz. Unikatowe rozwiązania technologiczne i techniczne stawiają firmę w gronie światowych liderów w branży biogazu. Wykorzystano łącznie 7 patentów podnoszących dynamikę procesu fermentacji i maksymalizujących uzysk biogazu o podwyższonej zawartości metanu. Podstawowa rzecz, która wpływa na opłacalność, na wysoką opłacalność tej technologii, to jest wyższa wydajność fermentacyjna. Czyli tak jak powiedziałem, dzięki zastosowaniu akceleratora z tego samego materiału możemy wyciągnąć znacznie więcej gazu, a w konsekwencji energii, niż w przypadku tradycyjnych technologii. Mówimy tu nawet o 25-27% w przypadku typowych substratów jak kiszonki z kukurydzy. Akcelerator biotechnologiczny zastosowany w biogazowni umożliwia zastępowanie kiszonki z kukurydzy bardzo szeroką gamą substratów. Od prawie wszystkich produktów typowo rolniczych, jak odchody zwierzęce, po różnego rodzaju odpady przetwórstwa rolno-spożywczego, po ubojowe, które w dotychczas proponowanych technologiach nie były w ogóle lub w małym stopniu możliwe do wykorzystania jako wsad do biogazowni. W sytuacji, kiedy istnieje taki obiekt jak biogazownia, który może utylizować odpady, w związku z tym zamiast płacić za substrat, można generować dodatkowe przychody z tytułu przyjmowania właśnie tego typu odpadów do utylizacji. To powoduje, że bilans ekonomiczny takiej inwestycji zmienia się w sposób diametralny. Zatem oferowane rozwiązanie to oszczędności, szeroka gama surowców odpadowych do wykorzystania i elastyczność ich stosowania oraz minimalne zapotrzebowanie energii elektrycznej niezbędnej do procesu mieszania. Elementem zaawansowanych rozwiązań jest także opatentowany unikatowy system pionowego mieszania z pojedynczym mieszadłem. Wyjątkowo bezawaryjny, co powoduje wysoką sprawność energetyczną instalacji na poziomie 97% mocy teoretycznej. W trakcie eksploatacji praktycznie nie występują problemy typowe dla klasycznych biogazowni, jak tworzenie się kożucha, piany czy osadów dennych. Czas wymiany mieszadła przy pracującej biogazowni to około 2 godziny bez zatrzymania procesu. W tradycyjnych biogazowniach wymiana mieszadeł wiąże się z koniecznością opróżnienia zbiornika i zatrzymania fermentacji na kilka do kilkunastu tygodni, a ponadto w klasycznym zbiorniku fermentacyjnym wymagane są 3 do 4 mieszadeł. Ta technologia powstawała przez około 10 lat. Wyszliśmy z długich, wielu rozmów z niemieckimi użytkownikami biogazowni, którzy opowiadali nam o swoich problemach na swoich biogazowniach. No i tutaj uwzględniliśmy te ich oczekiwania i jestem wdzięczny niemieckim kolegom za to, że zaczęli z tym biogazem, no ale my trochę inną drogą poszliśmy. I dlatego powstała taka technologia. Warto podkreślić, że firma Dynamic Biogaz jest dostawcą kompleksowego rozwiązania całej instalacji. Wraz z partnerami posiada potencjał projektowy, produkcyjny oraz montażowy. Innowacyjnym rozwiązaniem technicznym jest modułowa budowa, co pozwala na dostarczenie elementów na plac budowy w kontenerach i szybki montaż, czego efektem jest mniejszy koszt inwestycyjny. Taką instalację uruchomiono w październiku 2019 roku w rolniczo-sadowniczym gospodarstwie doświadczalnym w Przybrodzie, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. My jako uniwersytet wspieramy polską firmę w rozwoju polskiej technologii, która wręcz jest na poziomie europejskim. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, które tutaj właśnie znalazły miejsce, no wywołują w pewien sposób zdumienie swoim stopniem zaawansowania moich kolegów z Europy Zachodniej. Na tej biogazowni po raz pierwszy demonstrujemy nasz innowacyjny proces polegający na dwustopniowej fermentacji w niskim pH i w wysokim pH. Pierwsze zastosowanie tego tu w miejscowości Przybroda. Traktujemy to jako pokazową instalację dla klientów z całego świata.
Biogazownia ze względu na użyty materiał jest bardzo żywotna i posiada optymalną izolację cieplną. Wykorzystanie głównie skręcanych elementów ze stali odpornej na szybkie nagrzewanie, jako materiału konstrukcyjnego, umożliwia szybki rozruch w ciągu kilku do kilkunastu dni. 9 października 2019 roku startujemy z procesem, który będzie trwał nieprzerwanie 15 lat. Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w to przedsięwzięcie i mamy dzięki temu biogazownię tu, gdzie jesteśmy dziś. Natomiast druga taka instalacja powstanie za oceanem w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Mamy nadzieję, że nie będzie ona jedyną, bo zainteresowanie, jak mówi właściciel, jest ogromne. W gospodarstwie w Przybrodzie łączą się nauka i praktyka, zgodnie ze światowymi trendami rozwoju energetyki odnawialnej. Biogaz posiada ogromny potencjał rozwojowy. Energia wytwarzana z biogazu jest nie tylko w pełni kontrolowalna, ale również posiada dodatkowy walor środowiskowy, ponieważ powstaje z przetwarzania bioodpadów, które trzeba zagospodarować. Dzięki determinacji i uporowi założyciela tej firmy opracowana została technologia opatentowana i co najważniejsze, patent nie został w szufladzie, tylko dziś w Przybrodach możemy oglądać jego realizację w praktyce. Całkowicie made in Poland, biogazownia, to jest technologia przyszłości. Tego typu instalacji u naszego największego gospodarczego partnera jest ponad 11 tysięcy. W Polsce dziś tego typu instalacji mamy około 100. Biorąc pod uwagę samą tylko Wielkopolskę, takich instalacji powinniśmy mieć co najmniej kilkaset. Dzisiaj chcemy przechodzić na model gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie odpad staje się surowcem. Tutaj dokładnie ten cykl, ten obieg gospodarczy jest w pełni zamknięty. Mam nadzieję, że tego typu instalacji powstanie w Polsce, zwłaszcza na tych najbardziej rolniczych obszarach, no kilkaset, tak jak wspomniałam, bo to bardzo ważny element w rozwoju gospodarczym Polski. Jesteśmy dumni, polski patent bardzo szybko wdrożony, zatem ja się cieszę bardzo, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości. Podczas otwarcia 8 października 2019 roku biogazowni w Przybrodzie przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreślali, że powstały obiekt ma walory dydaktyczne. Będzie miejscem do badań na międzynarodowym poziomie, ale przyniesie także korzyści lokalnej społeczności. Jako uniwersytet mamy ku temu doskonałe warunki, ponieważ posiadamy 10 gospodarstw doświadczalnych gospodarujących na ponad 15 tysiącach hektarów. W związku z tym takie gospodarstwo, właśnie Przybroda jest jednym z tych gospodarstw, posiadają fantastyczne warunki do tego, aby wdrażać i testować nowoczesne technologie. Posiadamy również zaplecze naukowo-badawcze, dlatego że na przykład w moim Instytucie Inżynierii Biosystemów posiadamy jedno z największych w Europie laboratoriów biogazowych, w którym przebadaliśmy grubo ponad 2,5 tysiąca różnego rodzaju substratów odpadowych pod kątem fermentacji. W związku z tym jesteśmy w stanie zaprojektować biogazownię dla bardzo, bardzo wielu lokalizacji. A cały sektor przetwórstwa rolno-spożywczego może inwestować w tego typu instalacje, w tego typu technologie. Przede wszystkim to bardzo cieszy, że ta inicjatywa i ta inwencja i te rozwiązania stały się udziałem pracowników naszego uniwersytetu. A z drugiej strony to jest ta gospodarka, czyli to rolnictwo ekologiczne, gdzie jak gdyby odpady z tego rolnictwa stanowią surowiec do dalszego przerobu. W tym momencie unikamy tego dodatkowego gazu cieplarnianego, co przy obecnej sytuacji, gdzie są tak duże zmiany klimatyczne, ma niesamowicie istotne znaczenie. Biogazownia będzie zasilana obornikiem z gospodarstwa Przybroda oraz odpadami z przetwórstwa rolno-spożywczego z okolicznych firm. Energia elektryczna będzie oddawana do sieci, ale produkowane ciepło będzie ogrzewało budynki administracji gospodarstwa i liczne domostwa w miejscowości, co przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o co najmniej 6800 ton rocznie. Rewolucyjna technologia firmy Dynamic Biogas, oferująca unikatowe rozwiązania, posiada ogromny potencjał eksportowy.